Pani doktor, jak często osoba z cukrzycą powinna być poddawana kontroli okulistycznej? To jest doskonałe pytanie. Generalnie każdy dorosły powinien być po 40 roku życia raz na rok na kontroli okulistycznej. Tutaj osoby obciążone cukrzycą to jest zupełnie odrębny temat, ale pamiętajmy, że to my, lekarze okuliści, bardzo często możemy zauważyć pierwsze objawy cukrzycy, zanim jeszcze dojdzie do zmian na dnie oka, zanim w ogóle zostanie rozpoznana cukrzyca, więc każdy dorosły to jest raz na rok po 40 roku życia minimum kontrola okulistyczna. Osoby z cukrzycą, zależnie od zmian cukrzycowych, odpowiednio wcześniej. Czasami jest tak, i co jest ogromnie ważne, że zmiany na przykład refrakcji, czyli wady wzroku, niestabilność wady wzroku, pojawienie się małych minusów może być pierwszym objawem cukrzycy. W gałce ocznej jest wiele elementów, które mają bardzo duże uwodnienie. Najważniejszy element optyczny, rogówka, jest w większości zbudowana z wody, film łzowy pokrywający rogówkę. Jeżeli mamy wahania pierwsze, nasze w życiu wahania glukozy we krwi, wahania glikemii, wtedy właśnie w takich elementach optycznych, bardzo ważnych, jak rogówka, film łzowy, soczewka, zmienia się właśnie zawartość glukozy i zmienia się współczynnik załamania tych najważniejszych elementów optycznych. Stąd takie zmiany w kierunku głównie krótkowzroczności, czyli małych minusów osób zdrowych potencjalnie, muszą zawsze nas zastanowić i musimy się popatrzeć na to bardzo wnikliwie, bo może to być pierwszy objaw cukrzycy. Takie wahania w kierunku małych minusów. Pani doktor, oko tak w skrócie jest podzielone na dwa odcinki, przedni i tylni. Jakie choroby występują w przednim odcinku oka i czy osoby chore na cukrzycę są bardziej narażone na występowanie takich chorób? Jeżeli spojrzymy na przedni odcinek, w ogóle mówimy o tym, że oko to są trzy komory, trzy błony i tak dalej, podziałów jest wiele, ale przedni odcinek oka niewątpliwie zaczyna chorować w cukrzycy, można rzec chorować, a tak naprawdę bardziej objawy związane z cukrzycą wyrażają się w przednim odcinku oka od pierwszych dni cukrzycy, już mówiliśmy, właściwie jeszcze może być nierozpoznana cukrzyca, mogą być tylko wahania glikemii, nietolerancja glukozy, różne stany przedcukrzycowe, a już możemy mieć chociażby wahania refrakcji, przesunięcie w kierunku małej krótkowzroczności. To może być pierwszy objaw. Optyka. Jeżeli chodzi o przedni odcinek, to tutaj bardzo wiele dzieje się i jest zależne od czasu trwania cukrzycy, ale tak jak w siatkówce retinopatia cukrzycowa chociażby, makulopatia cukrzycowa, to zawsze jest związana z czasem trwania cukrzycy. Zmiany w przednim odcinku też układają się tak, że mają związek, korelują z tym, jak długo trwa cukrzyca i jak jest wiek pacjenta, ile czasu już jest pacjent leczony, ale występują od początku, na przykład zaburzenia powierzchni oka, bo to jest stan, patologia na powierzchni oka, która dotyka każdej osoby z cukrzycą. Uważamy, że w badaniach klinicznych, obserwacjach klinicznych, takich już bardzo precyzyjnych, na przykład cytologii spojówki gałkowej, zmiany zaburzenia powierzchni oka wykrywamy u ponad 70% chorych z cukrzycą typu drugiego. Dotyczy to również dzieci. Objawy zgłaszają pacjenci w około 50-60%, ale generalnie zaburzenia powierzchni oka są też tym elementem, który pojawia się od początku, też jakby nawet nie tyle rozpoznania, co nawet przed rozpoznaniem i wzrasta wraz z czasem trwania cukrzycy, wzrasta z wiekiem pacjenta i oczywiście koreluje z tym, co się dzieje w siatkówce, bo tak naprawdę poziomy glikemii i wyrównanie glikemii jest bardzo ważne też na powierzchni oka. Zaburzenia powierzchni oka są bardzo specyficzne w cukrzycy i dotyczą wszystkich frakcji, bo film łzowy ma frakcje główne trzy, wodną, lipidową i mucynową. I tutaj właściwie każdy element jest zaburzony. Zaburzone jest wydzielanie warstwy wodnej i to jest głównie mechanizm taki autonomiczny, głównie układ przyspółczulny. Zaburzone jest wydzielanie tej warstwy lipidowej, czyli produkcja gruczołów Majboma. Przez to właściwie mamy nadmierne parowanie filmu łzowego, więc nie dość, że jest zmniejszona produkcja, to nam odparowuje ten film łzowy. I warstwa mucynowa śluzowa poprzez komórki kubkowe czyli produkcję na gałce, na spojówce też jest zaburzona. Więc w gruncie rzeczy trzy komponenty, trzy frakcje są zaburzone w chorobach powierzchni oka, czyli
ta najbardziej klasyczna, którą znamy, to jest zespół suchego oka, bo zaburzenia powierzchni oka to jest szersze spojrzenie, bo jeżeli nie mamy prawidłowych łez, to nie mamy tam cały skład lipidowy, a przede wszystkim proteinowy. Już teraz wiemy, że w filmie łzowym, w warstwie wodnej jest ponad 1500 różnego rodzaju protein i te wszystkie białka mają różne, bardzo różne, szerokie zadania, między innymi właśnie zadania immunologiczne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwalergiczne i tutaj te zaburzenia powierzchni oka idą wielotorowo. Jeżeli popatrzymy na powierzchnię oka i na to, co się dzieje w przednim odcinku, to oczywiście poza zmianami refrakcji, zespołem suchego oka, o czym powiedzieliśmy, mamy wiele dodatkowych czynników ryzyka związanych z wahaniami cukru i z cukrzycą, na przykład skłonność do infekcji. Wiemy, że bakterie, chociażby patogeny, lubią jeść ten cukier, który jest w nadmiarze, więc możemy też i powinniśmy zwrócić uwagę na zapalenia i brzegów powiek, i zapalenia gruczołów niektórych, chociażby jęczmienie, nawracające gradówki. Skłonność do infekcji w przednim odcinku oka jest też jednym z elementów takich, które powinny nas skłonić do myślenia o cukrzycy i która jest właśnie patologią i występuje częściej u osób z zaburzeniami glikemii. Wspomniała pani doktor właśnie o takiej chorobie, którą nazywamy zespół suchego oka. Na czym dokładnie to polega, jak to się charakteryzuje i jak możemy sobie z tym poradzić tak na co dzień? Zespół suchego oka jest takim trudnym do definiowania, aczkolwiek mamy piękne, aktualne definicje. To jest wieloczynnikowe, wieloobjawowe, czyli jeżeli chodzi o to, co odczuwa pacjent, to objawy są bardzo różne. Od suchości, dyskomfortu, uczucia piasku pod powiekami, czyli objawów takich jakby związanych z suchością i mówiących nam o suchości, do nawet płaczącego suchego oka, bo większość tych patologii jest związana właściwie z stanów, z którymi jesteśmy też na co dzień zżyci, bo cywilizacja, sztuczne oświetlenie, my wszyscy mamy zaburzenia jakieś tam środowiskowe. Środowisko prowokuje, indukuje zaburzenia na powierzchni oka. Ten dobrostan powierzchni oka jest zaburzony wieloma właśnie chorobami ogólnymi, lekami, bo osoba z cukrzycą też bardzo często jest dotknięta innymi jednostkami ogólnymi, bierze różne leki. Niestety wszystkie leki przyjmowane ogólnie mają wpływ na film łzowy i mają wpływ na ten dobrostan na powierzchni oka, na to, co się dzieje z naszym filmem łzowym. Film łzowy to jest cała optyka, jak mówiliśmy. To jest element mechanicznego wypłukiwania patogenów i to jest element też, czyli mechaniczna obrona. No i jednak tam wiele, wiele tych białek, protein działa tak, że mamy tę barierę, że do środka gałki ocznej przez rogówkę nie wchodzą nam te patogeny, których nie chcemy, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o zespół suchego oka, tak jak mówiłam, to jest od właśnie płaczącego suchego oka, czyli nadmierne łzawienie, może być też objawem zespołu suchego oka. Ten stały dyskomfort, podkreśla się, jest najczęstszą albo jedną z głównych przyczyn w ogóle stanów depresyjnych, chorób psychosomatycznych, bo cały czas podprogowo jesteśmy w stanie takiego właśnie na powierzchni oka dyskomfortu, zaburzenia widzenia, zamazywanie widzenia, czytanie. To wszystko, co nam się, te codzienne czynności są bardzo utrudnione, jeżeli nam wysycha powierzchnia oka, odparowuje nadmiernie. To są te najczęstsze objawy związane z zespołem suchego oka. Jakieś krople na to możemy stosować, na zespół suchego oka? Zaburzenia powierzchni oka przede wszystkim powinniśmy diagnozować i to diagnozować bardzo wnikliwie, bo jest to tak szeroki wachlarz zaburzeń i ten zespół suchego oka nie jest jednorodny, tak jak mówiłam o definicji, wieloczynnikowa, wieloobjawowa. Towarzyszy wzrost osmolarności, towarzyszy specyficzny stan zapalny, no i stały dyskomfort, więc mamy naprawdę całą grupę, można rzec, jednostek w tym zespole suchego oka, więc przede wszystkim każde badanie okulistyczne powinno obejmować ocenę brzegów powiek, ocenę powierzchni oka. I zależnie od tego, jakie jest podłoże tych zaburzeń powierzchni oka, zespołu suchego oka, jak najbardziej leczenie objawowe, bo to jest leczenie objawowe, substytucja filmu łzowego, czyli
pomaganie naszym łzom, dodawanie łez, ale nie samej warstwy wodnej, bo warstwa wodna jest podstawą, na pewno jest bardzo ważne. I ja zalecam wszystkim pacjentom cukrzycowym substytucję filmu łzowego. To jest podstawa leczenia. I każdy, można przyznać, że każdy pacjent, i to dotyczy również dzieci i młodzieży z zaburzeniami glikemii, z cukrzycą, ma zaburzenia powierzchni oka. Nie zawsze to jest taki bardzo ciężki zespół suchego oka. Jest jeszcze na to jakby wiele lat, dużo czasu, dlatego też trzeba pracować nad tym. Więc substytucja filmu łzowego jak najbardziej. Pani doktor, czy diabetycy są bardziej narażeni na pojawienie się zaćmy? Czy tutaj ta choroba jest jakby, cukrzyca determinuje to, że zaćma pojawia się u diabetyków częściej? Zdecydowanie tak. I to niezależnie też od tego, co się dzieje z soczewką fizjologicznie. Zaćma to jest zmętnienie soczewki naszej wewnątrzgałkowej. Po rogówce drugi najważniejszy element optyczny. W cukrzycy zmętnienia mogą być zdecydowanie szybsze i bardzo szybko doprowadzić do znacznego spadku ostrości wzroku, więc osoba z cukrzycą zdecydowanie, no kolejny raz, kolejny truizm, musi być pod stałą opieką okulistyczną i operujemy zaćmę, czyli usuwamy soczewkę przy nawet pierwszych zmętnieniach. Teraz zmieniliśmy zdecydowanie podejście. Oczywiście pacjent z cukrzycą powinien być wyrównany, ale żeby dobrze patrzeć na dno oka, bo to jest najważniejsze, walczymy o siatkówkę, o centralną siatkówkę, czyli o plamkę, o siatkówkę obwodową. Musimy mieć dobry wgląd w dno oka, dlatego też wymieniamy soczewki przy pierwszych zmętnieniach soczewki. Dziękuję bardzo serdecznie pani doktor za rozmowę. Dziękuję państwu.